Dzień dobry w ten piękny, sobotni poranek. Już za kilka godzin, bo o 12.30 KGHM Zagłębie o cenne 3 punkty zawalczy z Wisłą Płock, a my o przedmeczowe nastroje zapytamy Bartka Kopacza. Ponadto w serii Moja Jedenastka wystąpi Kuba Żubrowski, a Piotr i Adrian niezmiennie przybliżą Wam wszystkie najważniejsze informacje, w tym także te dotyczące możliwych nieobecności, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania dalej. 27. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i wyjazdowe starcie KGHM Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. To dzisiaj czeka na podopiecznych Waldemara Fornalika, a ja tymczasem zapraszam Was na tradycyjny raport z szatni miedziowych. Na początek sprawdźmy, jak wygląda sytuacja kadrowa miedziowych przed dzisiejszym starciem z Wisłą Płock. W ostatnim meczu przeciwko Warcie Poznań ze względu na uraz zabrakło Dawida Kurminowskiego, którego na dziewiątce zastąpił Martin Doleżal. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, występ Dawida wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jeśli chodzi o sytuację kartkową, tutaj Waldemar Fornalik ma pełen komfort, gdyż żaden z naszych zawodników nie będzie pauzował ze względu na nadmiar żółtych kartek, a na baczności musi się mieć natomiast trójka zawodników, a są nimi Bartłomiej Kutka, Łukasz Łakomy i Jarosław Jach, którzy jak do tej pory w tym sezonie otrzymali po 3 żółte kartki. Jeśli chodzi o historię pojedynków KGHM Zagłębia Lubin z Wisłą Płock, to przemawia ona delikatnie w stronę naszego zespołu. W dotychczas rozegranych 36 spotkaniach 16 razy górą byli miedziowi, 15 razy triumfowali na wciarze, a 5 razy w naszych rywalizacjach padał remis. Jeśli chodzi o ostatni mecz rozegrany tutaj na stadionie Zagłębia, zakończył się on naszym zwycięstwem 2-1. Wynik meczu już w 3 minucie otworzył Aleksander Pawlak, a kibice miedziowych czekali na wyrównanie do 20 minuty. Wówczas Filip Starzyński dograł do Martina Doleżala, a ten trafił do siatki na 1-1. Wynik spotkania na naszą korzyść przychylił Kacper Chodyna, który wykorzystał zagranie Tomasza Makowskiego i w 62 minucie meczu ustalił wynik na 2-1. Mamy nadzieję, że i tym razem miedziowi wygrają w Płocku, choć jak pewnie doskonale wiecie, ten teren ostatnio wybitnie nam nie leży, ale oczywiście głęboko wierzymy w to, że nasi piłkarze odczarują ten teren i tym samym dopiszą sobie jakże cenne 3 punkty do ligowego dorobku. To tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy segment. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a tymczasem zapraszam Was już na rozmowę z obrońcą KGHM Zagłębia Lubin, Bartoszem Kopaczem. A gościem dzisiejszego studia meczowego jest Bartosz Kopacz, obrońca KGHM Zagłębia Lubin. Witam Cię, Bartku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na początku chciałbym Cię zapytać jeszcze o krótkie podsumowanie ostatniego meczu z Wartą Poznań. 0 po stronie strat, no zawsze musi cieszyć obrońcę, ale chyba tak na chłodno troszeczkę szkoda z Waszej strony, bo w końcówce meczu mocno przycisnęliście Wartę, no i szkoda, że ten mecz nie zakończył się Waszą wygraną. Tak, z przebiegu całego spotkania myślę, że my bardziej możemy żałować, że ten mecz zakończył się remisem. Zresztą też trener gości przyznał to po spotkaniu. Fajnie, że udało nam się zachować 0 z tyłu, bo to na pewno też buduje drużynę, buduje blok defensywny. Szkoda, tych sytuacji naprawdę było sporo. Myślę, że musimy w pewnych sytuacjach zachować jeszcze trochę bardziej zimną krew i na pewno takie sytuacje będziemy wykorzystywać. Dla Ciebie ostatni okres też nie był łatwy, bo wypadłeś praktycznie na cały marzec ze względu na kontuzję, no ale wróciłeś od razu do podstawowego składu na mecz z Wartą i pokazałeś trenerowi, że wciąż może na Ciebie liczyć. Tak, kontuzja mięśnia dwugłowego mi się przytrafiła. No, miesiąc temu, można powiedzieć. Fajnie, że po tym powrocie no myślę, że byłem gotowy, żeby wrócić. Dobrze się czułem fizycznie, też przepracowałem mocno ten okres, w którym nie brałem udziału w meczach. To też nie było tak, że leżałem 3-4 tygodnie i patrzyłem się w ekran telewizora, tylko naprawdę tutaj też była mocna praca z trenerem przygotowania.
Także no, cieszę się, że już po kontuzji nie widać ani śladu, jestem gotowy do dalszych występów. Dla Ciebie jako dla doświadczonego zawodnika, Ty widzisz już tę poprawę, która występuje w naszej grze, zwłaszcza tutaj mam na myśli rundę wiosenną? Tak, zdecydowanie jest poprawa w grze i dlatego też optymistycznie patrzymy na kolejne mecze, bo widać, że ta gra nam się po prostu klei. Te akcje są płynne, stwarzamy sytuacje pod bramką przeciwnika też. Wiadomo, nie da się uniknąć błędów, sytuacje przeciwnik także stwarza, ale nie ma ich na tyle dużo, żebyśmy musieli w każdym meczu tracić po kilka bramek. Także na pewno pozytywnie jesteśmy nastawieni do dalszej części sezonu. Myślę, że są ku temu powody. No właśnie, liga wkracza w zasadzie w decydujący okres, w decydującą fazę. Przed nami teraz starcie z Wisłą Płock. Jak scharakteryzowałbyś ten zespół? Myślę, że to jest zawsze groźny zespół, bo dużo indywidualności, szczególnie w środku pola, mają dużo jakości zawodników też bardzo, bardzo doświadczonych na tle całej ligi. Więc może są trochę w gorszej formie teraz, ale zawsze są groźni, zawsze te umiejętności w nich są i zawodnicy Wisły te umiejętności posiadają, więc trzeba na pewno mieć się na baczności, dobrze się przygotować do tego spotkania i spodziewać się trudnej przeprawy. No właśnie, jak doskonale pewnie wiesz, ostatnio ten płocki teren wybitnie nam nie leży. Co Twoim zdaniem może być takim kluczowym, przełomowym punktem tego meczu, że odczarujemy ten teren to raz, no i dwa, wrócimy z korzystnym wynikiem? Myślę, że musimy być dobrze zorganizowani jako cały zespół, stać blisko siebie, być zwarci i te sytuacje, które mam nadzieję stworzymy, których będzie kilka, no musimy w końcu zamienić na bramki. Bartek Kopacz, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla fanów Bartka Kopacza mam dobrą wiadomość. W najnowszym papierowym wydaniu tygodnika Piłka Nożna, który ukaże się już we wtorek, znajdziecie rozmowę z zawodnikiem Miedziowych. Kopek odpowiedział na kilka ciekawych pytań Pawła Gołaszewskiego, tak więc już teraz daję znać, że taka rozmowa się pojawi i oczywiście zachęcam do tego, by zajrzeć do kiosku. Dobra, po tym jak to powiem, tak? Wszystko napisane, no. Nie znam tego teleturnieju, co to jest za program. I puszczaj to, tylko nawet nie puśćcie tego później na YouTube, nie? Ale mam bakłażan dzisiaj. Cześć, tu Kuba Żubrowski, a oto moja jedenastka. Mój ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Pewnie Zinedine Zidane. Od małego byłem kibicem Realu Madryt. Więc miałem ich kilku po kolei. Z tamtej ery to na pewno Zidane i José María Guti. W Ekstraklasie rozegrałem blisko 150 meczów. Uważam, że z mojej kariery udało mi się wycisnąć maksa. Myślę, że tak. Twitter to piękny portal społecznościowy, a przeróbki użytkownika Rzemcia zawsze mnie bawią. Tak, w mordejerza. Jestem najlepszym piłkarzem Ekstraklasy o nazwisku od zwierzęcym. O kurczę, musiałem się zastanowić. Pewnie jest sporo od zwierzęcych. Żadnie nie przychodzą mi do głowy teraz. Jako zapalony gracz Fantasy Premier League jestem zadowolony z ostatniej podwójnej kolejki w wykonaniu mojego zespołu. Nie jestem zadowolony, bo znowu przekombinowałem ze zmianami. I mogło być lepiej, aczkolwiek stuwa to jakieś tam pewnie minimum. Ale na czerwono się świecą wszystkie strzałki znowu, więc nie jest jakoś super. Którego z piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin oddelegowałbym do następujących teleturniejów? Milionerzy. Bartek Kutka. Jeden z 10. Jarek Jach. Szansa na sukces? Arkadiusz Woźniak. Masterchef. No tu tylko Paweł bym na Masterchefa z czystym sumieniem polecił. Jeżeli chodzi o zawodników, to nie sprawdzałem jakoś przesadnie umiejętności kulinarnych, ale to tu jakieś ciekawostki zawsze o jedzeniu. Świerczoka bym dał teraz.
On sporo pozwiedzał, w ostatnim czasie miał bardzo dużo wolnego, więc mógł wiele kuchni poznać. Gdybym mógł mieć na jeden dzień supermoc, to co by to było i dlaczego? To pewnie byłoby ciężko wybrać jedną konkretną. Mógłbym być supermoc, mieć supermoc, to może bym zgarnął tego gościa z Avengersów, co wszystko widział, wszystko wiedział i był ogólnie przekotem. Ale to by też było bardzo męczące, ale na jeden dzień mogłoby być ciekawie, więc poszedłbym w tym kierunku. Moje największe niespełnione piłkarskie marzenie? Zagrać w Lidze Mistrzów. Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Zawsze mi za mało lata rodzina mówiła, że powinienem być papugą, bo w sensie adwokatem, bo dużo gadam i dobrze argumentuję swoje tezy, ale chyba bym nie poszedł w tym kierunku. Nie wiem, czy to przez sport, ale zawsze w szkole nie miałem raczej nigdy problemów z nauką, ale nie byłem zbyt przykładny, jeżeli chodzi o to. To mogłoby być ciężko, więc pewnie zostałbym dziennikarzem. Książka, film, serial, które wciągnęły mnie na długie godziny. Ciężko wybrać chyba jedno z tych. Pójdę w serial, bo ostatnio częściej jednak serial. I wytypuję Peaky Blinders. Pierwszy sezon jeszcze oglądałem, jak wychodziło to na BBC i piraciłem to z torrentów, więc był to dodatkowy smaczek. Dopiero potem chyba pojawiło się na Netflixie w pierwsze dwa sezony, trzy. Ale fenomenalna seria i gorąco polecam. Marzenie lub cel, który chciałbym zrealizować w kolejnych latach. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to spełnić się bardzo dobrze w roli taty, żeby mój syn dobrze się rozwijał, żeby był wychowywany na dobrego człowieka. Również drugie dziecko w drodze, jeszcze nie wiem, czy chłopczyk, czy dziewczynka, więc więcej obowiązków będzie i mam nadzieję, że uda się bardzo dobrze je realizować wspólnie z moją żoną i te cele na kolejne lata, jeżeli chodzi o takie życie osobiste przede wszystkim, to właśnie dobre wychowanie dzieci. Dziękuję. Przed nami świąteczny pojedynek z Wisłą Płock, czyli zespołem ze środka tabeli, który jednak przez nie najlepszą tegoroczną formę powoli zaczyna wliczać się do grona ekip zamieszanych w walkę o utrzymanie. Tradycyjnie zapraszam na raport z obozu rywala. Nawiązując do wstępu, trzeba powiedzieć o poczynaniach Wisły w obecnej rundzie wiosennej. Nafciarze rozpoczęli ją w najgorszy możliwy sposób, bo od 5 porażek z rzędu. Dopiero w marcu przyszło pierwsze zwycięstwo nad Wartą Poznań, ale do dziś jest to zarazem jedyna wygrana Płocczan w 2023 roku. Ostatnie 3 mecze Wisły to jedna porażka i 2 remisy, w tym podział punktów przed tygodniem z Radomiakiem Radom 1-1. Trzeba również wspomnieć o tym, iż podopieczni trenera Powola Stanio zdecydowanie lepiej radzą sobie na własnym obiekcie niż na wyjazdach, ponieważ w delegacji gorzej punktuje tylko Miedź Legnica, natomiast w meczach domowych Wisła w ilości zdobytych oczek ustępuje jedynie Rakowowi Częstochowa i Legii Warszawa. Jak wiadomo, największym atutem Wisły jest niewątpliwie jej środek pola, a to z racji na zawodników, jakich nafciarze posiadają w swoim składzie. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać takich piłkarzy jak Dominik Furman, Mateusz Foch czy Rafał Wolski, który w obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie już 6 ostatnich podań i 7 zdobytych bramek. Wisła ma za to problem ze skutecznym napastnikiem, w tym celu pozyskano zimą z Korony doświadczonego Bartosza Śpiączkę, ale jak na razie 31-letni snajper wciąż czeka na swoje premierowe trafienie w barwach nafciarzy w oficjalnym meczu. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja kadrowa Wisły Płock przed dzisiejszym starciem z Miedziowymi. W ekipie gospodarzy żaden z piłkarzy nie będzie zawieszony za uzbierane kartki, a po jednym meczu takiego zawieszenia do składu wraca wcześniej wspomniany lider Dominik Furman. Jeżeli zaś chodzi o urazy, to w ostatnich tygodniach poza składem Wisły właśnie z powodu kontuzji znajdował się ich nowy nabytek Paweł Chrupała, który minionej zimy dołączył do Płocczan z norweskiego Christian Sundbecka. W
tym wydaniu Studia Meczowego to już wszystko. Dzięki, że rozpoczęliśmy razem dzień meczowy i mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem już za niedługo. Wesołych świąt i do zobaczenia. Cześć!